Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister spraw zagranicznych. Dobrze, nic nie pomyliłam. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. W której grupie pan jest? Tej, która uważa, że Władimir Putin zdecyduje się na inwazję taką wojskową na Ukrainę? Czy to jednak jest po prostu bardzo trudna, niebezpieczna polityczna gra i próba przywrócenia świetności Rosji na wzór dawnego Związku Radzieckiego? Dużo krzyczy, strasznie hałasuje, czyli raczej chce nas straszyć niż inwazji, no ale rząd musi brać pod uwagę inwazję. Mówię o polskim rządzie, bo część ludzi w Polsce, ekspertów, stawia te sprawy w takich kategoriach, że to jest jakaś kwestia Ukrainy, będziemy pomagać albo nie pomagać. Ta sprawa bezpośrednio dotyczy polskiego interesu narodowego w każdym wymiarze już teraz, bo nawet jeżeli Putin nie wejdzie wojskowo, to już teraz w taki sposób ciśnie Europę gospodarczo i energetycznie, że w polskim rządzie powinny być od rana do wieczora wszystkie czerwone żarówki zapalone. I powinien dostać po głowie od naszego rządu rząd węgierski, bo jest to niby nasz sojuszniczy rząd, a po prostu już w tej chwili nie ma dnia, żeby najbliższy niby polskiemu rządowi rząd w Unii Europejskiej, czyli węgierski, nie chwalił Putina i nie ten minister Szijjártó, Orbán. Co oni wygadują? Chwalą, teraz Nord Stream zaczęli chwalić, ordery cały czas od Putina. To jest dramat. Druga sprawa, rząd powinien natychmiast otworzyć na nowo relacje z Niemcami, skończyć z tymi głupimi kutniami w rodzinie, z Niemcami, z Francuzami, no, ale z Hiszpanami. Wraca sprawa Nord Streamu. No Niemcy to też Nord Stream, prawda? Nord Stream trzeba cisnąć do końca. To znaczy, nawet jeżeli się nie uda go zatrzymać, jeszcze jest kwestia certyfikacji, czyli tam jeszcze można go zatrzymać, trzeba cisnąć do końca, ale to trzeba tak jak w rodzinie się negocjuje. Jak coś nie poszło, to będziemy mieli żetony na następny raz. Nie ma co się mazać, ale nam, naszej suwerenności nic ze strony Niemiec nie grozi. Jak ja słyszę po prostu od tych polityków PiS, że oni ciągle się boją utraty suwerenności z Zachodu, to niech patrzą, co Moskwa dzisiaj wyprawia. No Czwarta Rzesza, no panie pośle, nie pamięta pan? Bardzo dobrze pamiętam, za dobrze pamiętam i dlatego się tym denerwuję i dlatego o tym teraz mówię. Trzeba pogadać na twardo z naszymi partnerami Węgrami, bo to, co oni wyprawiają, to jest po prostu straszne, jeżeli chodzi o już takie otwarte popieranie polityki rosyjskiej w Europie Środkowej i na nowo otworzyć relacje z Niemcami. Tylko pytanie, czy kondycja polskiej dyplomacji i pozycja Polski na arenie międzynarodowej pozwala w tej chwili dać po głowie Węgrom? No ale nie można ciągle pozwalać na to, żeby oni decydowali o polityce Warszawy. Znowu dzisiaj przeszedłem zdenerwowany, bo znowu przeczytałem, co tam wyprawia ten ich minister od spraw zagranicznych, co on opowiada. Nie mógł ktoś wytłumaczyć. Mówi pan o ministrze... Szijjártó się chyba nazywa. Aha, o węgierskim, rozumiem. Tak. Nie mógł ktoś wreszcie wytłumaczyć z naszego rządu, panie ministrze Rau, może pan by po prostu zadzwonił do niego i wytłumaczył mu, co dla nas znaczy Nord Stream i że jego brawa dla interwencji rosyjskiej w Kazachstanie to nie jest fajny pomysł. Szczególnie, że ta ekipa Orbana pochodzi przecież z środowiska politycznego, które wyrosło na upamiętnianiu ofiar interwencji sowieckiej na Węgrzech. A teraz to, co wyprawiają, dramat. Mówi pan, że Władimir Putin dużo krzyczy, to znaczy, że po prostu na razie chce tylko straszyć, ale mnie, szczerze mówiąc, zmroziło... Ale to nie jest tylko, bo ten strach powoduje, że ludzie na Zachodzie i elity polityczne na Zachodzie idą na rękę Rosji w coraz to kolejnych sprawach. Proszę zobaczyć, co się stało w sprawie mołdawskiej. Czyli dajemy się szantażować Putinowi, znaczy, mówiąc to, że on hałasuje, jest też niebezpieczne. To wszystko, co w tej chwili się dzieje w polityce międzynarodowej, jest powodem do tego, żeby rząd się wreszcie zajął poważnie naszymi relacjami z sojusznikami. Ja wiem, że rząd się zajmuje tylko tym, co wychodzi w badaniach opinii publicznej. I rozumiem, że nie każdy codziennie zajmuje się polityką międzynarodową. Ale też mam swoje sumienie i mam obowiązek powiedzieć, co jest dzisiaj w Polsce najważniejsze. Najważniejsze jest zagrożenie, które płynie ze wschodu. To jest problem. No dobrze, to teraz wracając jeszcze do mojego pytania, bo mnie zmroziła ta wypowiedź prezydenta Joe Bidena, który powiedział według mnie w języku dyplomacji coś bardzo mocnego, jeżeli nie mam racji, to proszę mnie poprawić. Putin nawet sobie nie wyobraża, jaka może być cena ataku na Ukrainę. To jest poważna groźba w języku dyplomatycznym i gdyby tego zagrożenia realną interwencją chyba nie było, to Joe Biden by sobie raczej nie pozwolił na takie słowa. Wreszcie Joe Biden pokazał, że ma jaja w polityce i bardzo dobrze, że to powiedział, bo na to czekałem. Długo żeśmy czekali na to, żeby Joe Biden zaczął mówić zrozumiałym dla Putina językiem. Putin hałasuje, bo widzi, że ma taką możliwość, bo widzi, że Zachód ma jakiś kompleks. Gra na tyle, na ile mu pozwalają po prostu, tak? On by nie hałasował, gdyby usłyszał te słowa kilka tygodni temu. I jemu trzeba powiedzieć twardo, jasno i będzie wszystko okej. On sobie da siana. Tylko, że trzeba po prostu normalnie się komunikować prostym językiem, bo inaczej nie rozumie. Mówię o Putinie. No to teraz, jak długo Putin będzie sobie na tę grę pozwalał? Co się musi wydarzyć, żeby sytuacja się uspokoiła? Trzeba powiedzieć jasno, że społeczeństwo ukraińskie, społeczeństwo gruzińskie, społeczeństwo mołdawskie, jeżeli będzie chciało pójść na Zachód, to pójdzie. My nie będziemy im przeszkadzać.
Czyli mają otwartą drogę do Unii. No ale i do już NATO. Przecież ostatnio było widać, czy w Kazachstanie, czy w Armenii, że Putin ma tam ogromne wpływy, że niby teoretycznie te państwa są niepodległe, ale z dużym wpływem rosyjskim. No ale i teraz dla niego orzeszkiem nie do zgryzienia jest Ukraina. A to jest dla nas kwestia kluczowa, kwestia naszej racji. A jak dzisiaj wyglądają pana zdaniem stosunki polsko-ukraińskie i czy w ogóle wyglądają? Pytam także w kontekście dzisiejszych spotkań prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim. One wyglądają lepiej niż 2 czy 3 lata temu i chwała Bogu. Natomiast jeżeli prezydent Duda chce coś zdziałać na wschodzie, musi mieć dobre relacje na zachodzie. I musi sobie poukładać relacje w Niemczech, we Francji i tak dalej. Bez tego nie będzie wartościowym partnerem. My musimy pokazać, że mamy wpływ na to, co robi Unia i co robi NATO. To jest kluczowa kwestia. A na razie, jak rozumiem, nie mamy dobrych stosunków z żadnym zachodnim partnerem. To się kiedyś mówiło, nic cebuli, nic co wkroić. My nie mamy tam nic do zaoferowania na tym etapie. Dlatego, że rząd polski jest rządem populistycznym, dlatego, że koncentruje się na sprawach wewnętrznych, wszczyna niepotrzebne wojny. Teraz sobie wymyślili wojnę o Mariana Banasia, więc będą tydzień próbować odwołać Mariana Banasia, no bo chcieliby rządzić wszystkim, czyli mają, a to przecież wszyscy na zachodzie widzą, oni myślą, że jak coś się dzieje w Warszawie i jest mówione po polsku, to w Brukseli nikt tego nie rozumie i w Waszyngtonie. A czy proszę zobaczyć, co oni robią od 2 dni. Teraz się rzucili na Mariana Banasia, będą się starali wejść do Najwyższej Izby Kontroli. Mają wojnę na wschodzie, to się rzucili na swojego... Na proszę pamiętać o Turowie. Mają duże problemy jak Turów, to oni sobie wymyślili teraz i dyktują nam agendę, o czym mamy rozmawiać, będą starali się wleźć do Najwyższej Izby Kontroli, bo ich człowiek okazał się trochę silniejszy i mądrzejszy, niż mi się wydawało. No dobrze, tylko teraz jeszcze jest pytanie, czy moce tej naszej polskiej dyplomacji obecnie pod przywództwem Prawa i Sprawiedliwości są takie, że w ogóle jest szansa na odbudowanie relacji z państwami zachodnimi. Dla Polski najlepiej jest zmienić ten rząd. Ja to cały czas powtarzam. To jest zły rząd, ten rząd nie daje sobie rady w żadnej sprawie. Ale kiedy chodzi o rację stanu, jak cokolwiek zrobić dobrego, nawet ten słaby i zły rząd, który przeciwko nam, obywatelom, używał Pegasusa. Kiedy chodzi o sprawy zewnętrzne, sprawy bezpieczeństwa państwa, jak zrobią coś dobrego, i tak powiem, że robią coś dobrego i nawet pomogę. Ale to jest zły rząd. Naszym pierwszym celem jest obalenie tego rządu w parlamencie i powołanie rządu, który będzie się kierował interesem narodowym, a nie partyjnym. Jakie pan ma oczekiwania wobec prezydenta Andrzeja Dudy teraz? Proszę sobie wyobrazić, jakie teraz oni maile piszą. My jesteśmy zatroskani, siedzimy tutaj, znamy już, wiemy, jak oni komentują kryzysy. No i teraz jeden do drugiego pewnie pisze mail. Nie, teraz znaczy gołębiem pocztowym wysyłają, żeby nikt ich nie namierzył. Dobrze, ale panie pośle, oni ale w takich już... sytuacjach pisali, że to jest złoto polityczne. Znaczy, ja mam z tym kłopot, no. Bo ja chciałbym, żeby dzisiaj jeden z drugim wiceministrem czy ministrem siedzieli i zastanawiali się, co zrobić w trudnej sytuacji dla Polski. A oni myślą w kategoriach, o, jest kryzys, mamy złoto polityczne, no to może zyskamy. No dobrze, to jeszcze wracając. Andrzej Duda, dziś, tak. Czego pan oczekuje od niego jako prezydenta i osoby, która odpowiada w sytuacji konfliktu za nasze bezpieczeństwo? Żeby sobie chociaż jeden sezon dał spokój z nartami i zajmował się polityką. Panie prezydencie, to nie jest sezon na narty, bo widzę, że, pana znowu nosi w góry. No powiedział, że to jest jeden z ważniejszych elementów rozumiem, w kalendarzu. Różne pasje rozumiem, natomiast panie prezydencie, to jest moment na zajmowanie się Polską i polityką. Czasy dać trochę odpoczynku od nart, bo jest naprawdę ciężka sytuacja międzynarodowa i trudna sytuacja w kraju. Także to jest jedyne, co mogę powiedzieć. No dobrze, do pana a podczas tych dzisiejszych rozmów z Zełenskim, pana zdaniem to jest spotkanie, które rzeczywiście może coś przynieść, coś dać, Polska, czy to jest tylko taka... Polska jest oczywiście potrzebna dzisiaj Ukrainie. Taki teatr dyplomatyczny. Ale teatr też jest ważny, bo z Putinem też trzeba grać teatralnie. Putin gra teatralnie, trzeba grać teatralnie, tylko trzeba mieć mocne karty. Andrzej Duda powinien zamiast na narty pojechać na zachód, spotykać się z prezydentami i mieć mocne karty, rozmawiając z Ukraińcami, pokazując, że my mamy realną ofertę. Bo inaczej... Oczywiście dla Ukraińców dzisiaj to spotkanie jest ważne i dla nas też jest ważne. Ja się cieszę, że ono się odbywa. Ale ono mogłoby mieć 10 razy taką siłę rażenia, gdyby prezydent... A rozmowy Blinken-Ławrow? Czego się mamy po nich spodziewać? Niech będą kanały kontaktu, bo zawsze trzeba unikać wojny. Spodziewałbym się po Blinkenie, żeby dobrze rozumiał interes Europy Środkowej. Ja rozumiem, że Stany Zjednoczone Joe Biden akurat na tym się zna. No, zna się, widzi pani. Ja też sądziłem rok temu, że się zna. Tylko nagle się okazało, że ich obsesja na punkcie Azji Południowo-Wschodniej i sprawa Chin powoduje, że tak się zaczęli przymilać do Rosji, żeby Rosja ich poparła w sporze z Chinami, że Putin zwariował od tego. I zaczął hałasować na cały świat. I teraz mają od początku z Putinem. I mają teraz na głowie i Chiny, i Putina. Czyli początkiem całej tej sytuacji jest nie do końca przemyślana polityka Stanów Zjednoczonych? No, obsesyjna koncentracja w Azji Południowo-Wschodniej, ja rozumiem zresztą problem z Chinami, bo to jest poważny problem. Tylko rozgrywanie tego w ten sposób, że nowa administracja zaczęła się przymilać na różne sposoby i słać sygnały do Moskwy, że zależy nam, żebyście nas wsparli, to teraz się kończy tak, że ani Rosja w tym sporze z Chinami nie wsparła
Stanów, ani nie jest lżej stanem, bo Rosja zaczęła tak wariować, jeśli chodzi o żądania wobec Zachodu, no, że muszą się dużo bardziej koncentrować na samej Rosji, a nie na Chinach. Mhm. Czyli mam wrażenie jednak, że już następuje jakieś otrzeźwienie w nowej administracji Bidena, ale no, powiem szczerze, ja przez pierwszy czas, mimo tego, że bardzo liczę na politykę amerykańską, byłem rozczarowany tym sposobem prowadzenia polityki. Dobrze, to teraz sprawa Najwyższej Izby Kontroli, ale nie w takim kontekście, o którym pan wspomniał już podczas naszej rozmowy, tylko w kontekście niestawienia się marszałek Sejmu Elżbiety Witek na rozmowy, tak to nazwijmy, z kontrolerami NIK. I wiemy także, że jest wezwany Jarosław Kaczyński. I także już ze słów polityków Prawa i Sprawiedliwości możemy chyba wnioskować, że się nie stawi, łamiąc tym samym ustawę, bo akurat Najwyższa Izba Kontroli jest takim ciałem, to jeszcze tylko państwu przypomnę, że niestawiennictwo grozi poważnymi konsekwencjami nie tylko jeżeli chodzi o grzywnę, i to jest chyba jedyne takie ciało, przed którym nie może stawić się pełnomocnik, zastępca, ktokolwiek inny, tylko osobiście wezwany świadek. Nie stawiła się Elżbieta Witek, nie stawi się Jarosław Kaczyński. No i co? Zakładam, że jednak Jarosław Kaczyński się stawi. Naprawdę pan tak zakłada? No ale ja muszę takie rozwiązanie podpowiadać. Co ja sobie myślę, to jest druga sprawa. Ludzie są mądrzy i widzą. Ale Jarosław nie sądzę, żeby z całym szacunkiem, panie pośle, brał pod uwagę pana sugestie. Jak wszyscy będą tak sugerować? Ja nie to mówię, tym bardziej tego nie zrobi. A jednak to jest państwo i jednak jest odpowiedzialność. Nie trzeba poważnie to wszystko traktować. Ale po tym wszystkim, co się wydarzyło, naprawdę uważa pan, że no, ale widzę, co robi odwoływanie pani, się do odpowiedzialności. Widzę, co robi pani marszałek Dzitkowa, bo ona, jak się dowiedziała, że ma stanąć przed NIK-iem, to zaczęła zdejmować immunitet Banasiowi, prezesowi NIK-u, żeby go wyrzucić. No i tak myślą o państwie. No co ja mam powiedzieć? Nie? Już raz powiedziałem, trzeba ich odwołać. Mhm. No bo to jest, znaczy, gdyby to powiedział, co się teraz wyprawia w Polsce, Jarosławowi Kaczyńskiemu ktoś 20-30 lat temu, to on by nie przebierał w słowach. Nie wspominając o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim. Nie wspominając o Lechu Kaczyńskim oczywiście, bo to jest jasne, który był prezesem NIK-u i tak dalej. Bo tu jest jeszcze kwestia, że Lech Kaczyński swoją pozycję polityczną zbudował przecież też w części jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Więc to, co dzisiaj wyprawiają politycy PiS-u, woła o pomstę do nieba i ta pomsta przyjdzie. 30% poparcia ponad, panie pośle. Wy i tego nie powolutku widzicie? Spada. I po pierwsze powolutku spada. Ale pani mnie nigdy nie naciągnie na krytykowanie wyborców. My jesteśmy od tego, ale żeby ja nie chcę przekonywać, w ogóle, żeby krytykować wyborców. Jeżeli ja raczej uważam, że powinni państwo ich zrozumieć, a nie krytykować. Ja ich doskonale rozumiem, dlatego mam cierpliwość, tłumaczę. Wyborcy dostaną teraz prezencik, taką smerfą niespodziankę od tego rządu w postaci Nowego Ładu. Wczoraj poodwiedzałem przedsiębiorców w Krakowie. Widzę, co się dzieje. To nie jest kwestia przedsiębiorców. To jest kwestia, że ceny na wszystko idą w górę. Znaczy będą po prostu usługa upadać, fryzjerska, basen, szkoła prywatna, wszystko. Dla biednych, dla bogatych, wszystko będzie szło w górę, jeśli chodzi o ceny, a biznesy będą upadać, ludzie będą tracić pracę. I to jest Nowy Ład. Napisała do mnie pewna dostojna emerytka, pani Stefania, 2 czy 3 dni temu, list. I pisze, panie pośle, oni myślą, że ja jestem głupia, bo oni mi niby wprowadzili kwotę wolną od podatku, ale nie mam możliwości odliczenia leków, tego, tamtego. I ona pisze do mnie, 85 lat. Ona pisze do mnie, oni myślą, że ja liczyć nie umiem. I ta po prostu próba zrobienia w konia całego narodu się naprawdę źle skończy, bo ludzie umieją liczyć. Czy cytując klasyka, tym razem ciemny lud tego nie kupi? Ale tu nawet nie ciemny, to ten lud jest bardzo oświecony wbrew klasykowi. Tylko ten lud nie ma czasu, żeby codziennie od rana do wieczora ludzie są zarobieni. Ale premier przekonuje, że wszystkie niedociągnięcia zostaną naprawione. Tam, co znaczą dzisiaj w Polsce słowa premiera? No tyle, premier niedawno przekonywał, że nie wie, co to jest Pegasus. A teraz mówi, żeby była na to zgoda sądu. Nie? No to, to zostawmy. No. Nie ma co. Ludzie sobie policzą, sami ocenią. To teraz kwestia związana z pandemią. Prognozy fatalne. Mówi się, że będzie ponad 100 tysięcy zakażeń dziennie, a minister zdrowia podobno stawia ultimatum, albo przejdzie ustawa Hoca, albo ja się podaję do dymisji. Powinien zrezygnować. Ustawa, Adam Niedzielski, pana zdaniem, Hoca jest i tak leciuteńka przecież, bo ona jest pełna ukłonów wobec antyszczepionkowców. Po pierwsze, jestem przeciwnikiem wyzywania antyszczepionkowców. To już rozmawialiśmy kiedyś na ten temat. Ludzie, jak mają coś w głowie, to trzeba im spokojnie tłumaczyć. Oni mają w głowie jakieś dziwne historie. Natomiast z drugiej strony państwo musi być zdecydowane. Czyli uważam, naprawdę jest już czas na
obowiązkowe szczepienia, jest czas na jasną, efektywną izolację chorych od zakażonych, od zdrowych i tak dalej. Minister Niedzielski, nie wiem, czy ja nie znam go dobrze, czy ja mu powinienem radzić. Ja na jego miejscu postawiłbym sprawę na ostrzu noża. Kwestia jego honoru to jest dzisiaj postawienie jasnych wymagań, jeśli chodzi o walkę z pandemią i nie branie za to więcej odpowiedzialności. Czyli jeśli rząd nie przyjmuje jego wymagań, on odchodzi. Tak po ludzku bym mu tak radził, bo to jest kwestia jego honoru. Ale z drugiej strony to jest zmiana człowiek, ministra zdrowia teraz w szczycie za chwilę, piątej najbardziej... No super, i dlatego minister ma super teraz karty przetargowe. Powinien na ostro postawić. Gościu będzie potem szanowany, nie? A tak to jest taka sytuacja, że wszyscy go niepoważnie traktują i będzie miał potem kłopot, żeby sobie robotę znaleźć, jak odejdzie z, no to jest z rządu. Nie? A tutaj on ma możliwość... Tylko wie pan, nie wiem, czy on chce moich rad słuchać, bez sensu też publicznie mówię, ale on to przecież rozumie, ma pewnie swoich przyjaciół, bliskich ludzi. Trzeba mieć jaja w takiej sytuacji i twardo powiedzieć, dobra, nie chcecie walczyć z pandemią, ja nie biorę odpowiedzialności za kolejne śmierci. No dobrze, ale prawda jest taka, że ze względów politycznych rząd jest, no, delikatnie mówiąc, bierny, jeśli chodzi o zarządzanie pandemią. Bo jak słyszę względy polityczne, to mam wrażenie, że pani coś chce tutaj zawatować, nie? Wiem, że co, nie jest specjalnie. Co chce zrobić? No, owinąć watą, nie? Nie. Nazwijmy to, rząd się po prostu przypochlebia Konfederacji i jej wyborcom oraz antyszczepionkowcom. Szczerze? I to są takie wielkie polityczne względy. Liczy na to, że utrzyma większość. Ja nie wiem, czy to chodzi tylko o podobanie się wyborcom. No, ja nie chciałem właśnie, bo pani tak delikatnie polityczne względy. To nazwijmy to na kawę na ławę, tego, żeby nazywać rzeczy po imieniu. No dobra, ja rozumiem i tak powiedziałem, dlatego specjalnie to zrobiłem, tak to rozegrałem. To chodzi o Konfederację, chodzi o to, że rząd chciałby mieć nową koalicję, szuka tego cały czas, będzie szukał przygłosowań. Nawiasem mówiąc, apeluję do posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie głosowali za zdejmowaniem immunitetu Banasia, bo to jest kwestia naprawdę, naprawdę kwestia ostatniego, jednego z ostatnich szansów demokracji. Obawiam się, że tutaj może wjechać tak zwana dyscyplina partyjna. Tak, obawiam się, dobrze bym popatrzył na wszystkie kluby opozycyjne i nie mówię o Koalicji Obywatelskiej, ale wiem, że w jednym klubie opozycyjnym trwa ostre szabrownictwo dwóch czy trzech posłów, żeby przeszli na stronę rządu, także liderom partyjnym mówię... Ale przecież pan doskonale mnie zna i wie, że ja zaraz zapytam, o jaki klub chodzi. I apeluję, żeby tam przypilnować dokładnie wszystkich. Nie pamiętam dokładnie nazwy. Oj, panie pośle, no pan mnie przed chwilą tutaj zarzucał, że ja owijam watą, a teraz pan owija watą. Co chciałem powiedzieć, powiedziałem. No coś tam jest, nie? Ale trzeba PSL, przypilnować posłów. Tak? Tak, i chodzą słuchy, nie? A sprawa jest fundamentalna, więc niech to... No to a propos współpracy opozycji. Za minut kilka, właściwie już w tej chwili konferencję powinien zaczynać były premier Donald Tusk. Jeszcze tutaj Kuba mi podpowiada, że nic nie ma. Jeśli będzie, to na chwilę się do Donalda Tuska przeniesiemy. Podobno sprawa ma dotyczyć komisji śledczej w sprawie Pegasusa, ale tej sejmowej. No bo bez tego nie wyjaśnimy. Bez komisji śledczej w Sejmie nie da się tego wyjaśnić. To jest dla mnie jasne, a bez wyjaśnienia tego nie da się w Polsce zrobić. A pan wyobraża sobie, że przewodniczącym takiej komisji zostaje Paweł Kukiz? Wydaje mi się, że jesteśmy tak zdeterminowani, inaczej, bez słowa wydaje się, jesteśmy tak zdeterminowani jako opozycja, żeby tę sprawę wyjaśnić, że każde dobre rozwiązanie przyjmiemy, resztę powie Donald Tusk. No nie będę przekazywał tutaj głównego komunikatu politycznego, prawda? To jest chyba jasne, natomiast ja powiem tak, nam na tym zależy. Ja osobiście mam duży dystans do Kukiza, bo ciągle zmienia zdanie już, to jest jakiś totalny kalejdoskop. I pytanie, czy jest gwarantem bezstronności i czy w ogóle w komisji śledczej możemy mówić o jakiejkolwiek bezstronności? W tym Sejmie musimy korzystać z każdej szparki, w którą się można wcisnąć i szukać prawdy, więc jeżeli tę szparkę otworzy... Kukiz, no to okej. Okay. No dobrze, Paweł Kukiz, czy w ogóle rozszerzył kwestię ewentualnej działalności Komisji Śledczej, tego co ma sprawdzać, do lat 2005-2021, no to się w ogóle da ogarnąć? On cały to jest czas zbyt duży on chce rozwadniać. No. Nie, no on chce powiedzieć, że jak mamy sprawdzać, to sprawdzajmy wszystkich. No to od sanacji może zacznijmy, nie? Wie pani, no to jest myślenie Kukiza, czy sprawdzajmy wszystkich. No ale to zaraz, to pan by nie poparł komisji 5-21? Zrobię wszystko, żeby wyjaśnić sprawę Pegasusa. Jeżeli będę widział. Ale wie pan, że zacznie od 5, czyli na lat 16 przed Pegasusem. A od czegoś zacznie, to my to zobaczymy. Czy tam 15. Jak będzie okazja, żeby wyjaśniać sprawę Pegasusa w formie komisji śledczej. Komisja śledcza, może to wyjaśnimy, żeby wszyscy nas zrozumieli, o co tu chodzi. Ona ma duże uprawnienia i śledcze, jeżeli chodzi o gromadzenie dokumentów i wzywanie świadków. I to jest ważne, żeby ona powstała w Sejmie. Dzisiaj jest taka sytuacja w Polsce, że żadne inne ciało już nie jest wiarygodne. No właśnie choćby ze względu na Pegasusa, no bo się okazuje, że myśmy tu prowadzili kampanię, bo to już był czas, kiedy ja wróciłem do polityki. My sobie prowadzimy kampanię, dyskutujemy, a ktoś nas podsłuchuje, fotografuje, podgląda. Kurczę, no co to ma być, nie? Jak się czują moi wyborcy?
dziesiątki wyborców w Krakowie, jak oni się czują? Znaczy, że ich kandydat był podsłuchiwany, podglądany, pod jakimiś pretekstami wyciągali zgody z sądów. Przecież sądy nie miały żadnego pojęcia, że istnieje taki system jak Pegasus. Na czym on polega? To nie jest kwestia normalnego podsłuchu, to też wyjaśnijmy. Jedna sprawa to jest podsłuch, też musi być zgodny z prawem, a druga sprawa to jest system, w którym po prostu ktoś nam montuje chipa. I wie wszystko o nas. I chce wiedzieć wszystko. Nigdy nie wie wszystkiego. No dobrze. Paweł Kukiz mówi tak. Jeżeli PiS będzie opóźniał głosowanie nad wnioskiem o powołanie komisji śledczej, to cytat, to będzie to koniec umowy między Kukiz 15 a partią rządzącą. Są granice, których nie przekroczę. Ta komisja powinna powstać. Ten wniosek powinien być głosowany. Myśli trzymam pan, że kciuki, będzie głosowany? Trzymam kciuki za Pawła Kukiza, żeby tym razem nie przekroczył granic. Tym razem, żeby nie przekroczył granic, bo on twierdził, że jeszcze nie przekroczył. No to super. A kiedy przekroczył pana zdaniem? Nie, no tyle razy, nie, już dobra, niech on robi komisję, zobaczymy, co mu wyjdzie, no. No dobrze, a jak pan ocenia pracę Komisji Nadzwyczajnej w Senacie? To ma sens w ogóle? Tak? No tak, ona ma duży sens, dlatego że ona może robić jakąś dokumentację, wzywać Banasia jako szefa NIK-u, innych ludzi, to ona ma duży sens. Ale czego sens. Się dowiedzieliśmy po tych kilku dniach działania Komisji? Czasami w takich dramatycznych momentach historii ma już samo znaczenie, ma, że przychodzą poważni świadkowie, że oni mówią do protokołu i że zostają protokoły, bo to jest materiał, na którym mogą pracować, na którym będą później pracowały sądy i inne instytucje, kiedy w Polsce będzie już normalnie. To ma sens. No dobrze, tylko czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego? No jeszcze nie, ale oni dopiero zaczęli. Wydaje mi się, że dowiemy się czegoś nowego, tak coś wyczuwam. A o co może chodzić pana zdaniem Marianowi Banasiowi, który tę kontrolę doraźną w sprawie służb specjalnych wszczyna tak nagle? To jest jakaś zemsta pancernego Mariana, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy znaczy, w kontekście Pegasusa właśnie? Znaczy znowu, potraktujmy ludzi poważnie. Na pewno jest napięcie. Marian Banaś pochodzi z środowiska PiS-u. Oni są na niego totalnie wściekli. Przecież myśmy byli przeciwko powoływaniu Mariana Banasia, ale dzisiaj bądźmy znowu realistami. Marian Banaś realnie walczy o zasady w polityce. Panie pośle, pan naprawdę uważa, że Marian Banaś walczy o zasady w polityce, czy Marian Banaś prowadzi wojnę z Jarosławem Kaczyńskim? Tak zupełnie szczerze, z ręką na sercu. Teraz już to i to na pewno. Dlatego, że on zrozumiał, że on wchodzi do historii. Marian Banaś wejdzie do historii, bo być może on doprowadzi, jego nieustępliwa działalność doprowadzi do tego, że Najwyższa Izba Kontroli będzie znowu traktowana poważnie, jako poważna instytucja. A jeszcze nie wiem, jakie tego będą skutki dla tego rządu. Także to już nie jest taka po prostu sobie tam zemsta. Zemsta zemstą, pewnie w to nie wchodzę. Mnie interesuje to, co dotyczy państwa. A dzisiaj nie ma wielu instytucji, a właściwie jest już jedna tylko instytucja, Najwyższa Izba Kontroli, która może być niezależna od wszystkich innych organów i dlatego robi wszystko, żeby Najwyższą Izbę Kontroli wzmacniać, jako w takim charakterze. A w ich wewnętrzne rozgrywki, kto tam na kim się mści, kto kogo wkurzył, to jest inna rzecz. Nas interesuje dobro państwa i tym się kierujemy. Widzi pan, nie dał się skomentować Donald Tusk. Nie pokazał nam się. Może jakieś perturbacje z poparciem dla komisji śledczej. Zobaczymy. Będziemy państwu na bieżąco wszystko mówić. Paweł Kowal, dziękuję bardzo. Poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.